Lubię rozmawiać o moich braciach z moimi braćmi. Lubię rozmawiać z moimi przyjaciółmi o innych naszych przyjaciołach. Lubię, kiedy to się dzieje w takim klimacie, że jakoś po prostu wspólnie cieszymy się tym człowiekiem, którego przy nas nie ma aktualnie. Kiedy go wspominamy, kiedy mówimy o jego fajnych cechach, o tym, jak się rozwija, co nas w nim cieszy. Ale są też takie rozmowy, kiedy rozmawiamy o nieobecnych i nakręcamy się na tego człowieka, bo komuś się wydaje, ktoś ma jakiś niepokój, to jest niepotwierdzone, no ale nagle okazuje się, że to potrafi wciągnąć, nie? I potrafimy się nakręcić w takim niepokoju drugiego człowieka. Dzisiejsza Ewangelia jest trochę o tym, że rodzinka Jezusa wybrała się. Oni musieli wcześniej właśnie zebrać informacje jakieś niepokojące, że coś się dzieje z tym Jezusem. Może nie do końca z nim jest dobrze. No i wreszcie już tak się nakręcili, że się wybrali do Jezusa, a ta wyprawa w ogóle była niepotrzebna.